A w dzisiejszym odcinku sama praktyka o sieci Polygonmatic Więc jeżeli jesteś zainteresowany blockchainem i kryptowalutami to jest odcinek obowiązkowy dla Ciebie Na początek transfer stablecoinów USDC z sieci Binance Smart Chain na Polygon Jak dodać sieć Polygon do Metamask'a Giełda zdecentralizowana QuickSwap oraz SushiSwap Wymienimy tam USDC na inne kryptowaluty Jak utworzyć parę kryptowalut żeby dodać pulę płynności Czym jest niecała strata Wybiorę sobie farmę na której będę zarabiał i pytanie do Ciebie, czy jest to bezpieczne? No, moja odpowiedź brzmi nie. Te farmy mogą być schakowane, więc to jest Twoja decyzja, czy w ogóle z tego skorzystasz. Ja jestem CyberCost, to jest kanał CyberBiznes. Wszystko co chcesz wiedzieć o kryptowalutach, blockchain oraz biznesie w sieci, zaczynamy właśnie teraz. Ok, to teraz pokażę Ci, jak przenieść swoje środki, na przykład z sieci Ethereum, albo właśnie z Binance Smart Chain do sieci Polygon Matic. Polygon to jest sieć, czyli można powiedzieć, internet blockchainów zbudowany na górnej warstwie Ethereum. Matic to jest natywny token tej sieci. Czyli wykorzystamy pewien most, który pośredniczy między Binance Smart Chain a Polygon Matic. Zamienimy stablecoiny i wrzucimy na tą sieć. Potem będę mógł handlować na przykład na zdecentralizowanej giełdzie QuickSwap w sieci Polygon Matic. Wykorzystam pewien most, który przetresferuje środki z Binance Smart Chain do sieci Polygon. Jest to most Ivo DeFi. Sprawdźmy, jakie tokeny możesz. Przenieść na przykład Ether oraz USDC. Ja przenoszę USDC, ale zanim to zrobię, to muszę przejść na giełdę Binance i tutaj zamienię, bo mam akurat Tethery, na USDC. Tutaj wybieram sobie na przykład USDT, klikam Max, wybieram sobie tutaj Stablecoin USDC i klikam Preview Conversion. No tych USDC dostaniemy troszkę mniej, oczywiście mamy tutaj opłatę prowizyjną. Klikam Refresh. Te ceny cały czas się zmieniają No i Klikam convert I za chwilę będę miał USDC OK, operacja zakończona sukcesem Teraz przechodzę do zakładki wallet Fiat and spot Wybieram tutaj USDC i klikam withdraw Teraz przechodzę do mojego Mitamaska Oczywiście musisz mi tutaj dodaną sieć Binance Smart Chain Jeżeli nie wiesz jak to zrobić to tutaj u góry zostawiam Ci link, gdzie wyjaśniam, jak dodać konkretne sieci do swojego Mitamaska. Teraz kopiuję ten adres. Skopiuję do Schowka, wklejam tutaj. I zobaczcie, automatycznie została wykryta sieć. Ja wybieram sieć Binance Smart Chain. I understand. Jeżeli nie jesteś pewny jeszcze swojej transakcji, to nie musisz wysyłać takich dużych kwot jak na przykład ja, tam 1000 dolarów. Dla jednych może być dużo, dla drugich mało. Więc ja na początek wyślę na przykład 20 dolarów i kliknę withdraw. I klikam confirm, continue. I teraz oczywiście. Musisz podać swoje zabezpieczenia. OK, jak widzisz, ja już zatwierdziłem moją transakcję. Awaiting approval. Za chwilę ta transakcja powinna przejść. Oczywiście została pobrana opłata transakcyjna 0,8 USDC. Ta transakcja kosztowała mnie jakieś fi. No i tak, jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem giełd oraz kryptowalut No to warto po prostu poświęcić te kilka dolców Po to, żeby nauczyć się przesyłać z giełdy na zewnętrzny portfel Jak używać Metamask i tak dalej Bo czasami możesz popełnić błąd i twoje wszystkie dolce znikną Więc ja czekam, aż te moje dolary przyjdą Ale zanim to zrobię, to w moim wólecie Metamask Muszę dodać jeszcze mój token USDC jak to zrobić najprościej? No jestem na serwisie CoinGecko Tutaj mamy zawsze adresy kontraktów Jeżeli rozwinę sobie tą listę to mamy różne tutaj sieci Ja wybrałem sobie opcję Binance Smart Chain i skopiuję ten adres smart kontraktu Następnie przejdę do Mitamaska Kliknę dodaj token Wpisuję tutaj adres, znaczy wklejam tutaj adres tokena I mam USDC Kliknę dalej Dodaj tokeny I zobaczcie 19,2 usdc ląduje na moim portfelu metamask tak to wygląda jest to takie proste ja wyślę teraz resztę środków i za chwilę przetransportujemy część środków używając mostu Ok, to teraz przechodzę do mostu evo defi łączę mój e, metamask w sieci Binance smart chain jestem podłączony i teraz wybieram token usdc który jest na moim portfelu wpisuję max ja przesyłam prawie 1000 dolarów Klikam approve, wynosi mnie to 0,08 czyli 8 centów w amerykańskim dolarze i klikam potwierdź. Chwilę czekamy, oczywiście transakcja musi być zatwierdzona przez blockchain. I teraz klikam send, klikam potwierdź. Teraz przejdę do Metamask'a, biorę sobie sieć Matic. Przejdę znowu do coingecko i tutaj wybiorę adres smart kontraktu dla USDC w sieci Polygon, czyli kopiuję ten adres. Przechodzę do Midamaska, klikam Dodaj token, wklejam adres smart kontraktu i przechodzę dalej i dodaj tokeny. I jak widzisz, już mam tutaj 993 tokeny USDC na swoim koncie Matic, także Mogę zacząć zabawę na słapie. Pamiętaj, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Jeżeli będziesz mnie słuchał, to stracisz wszystkie pieniądze. A ja tylko pokazuję, jak poruszać się w sieci blockchain, w, krypto, w kryptowalutach i tak to wygląda. Tak to wygląda i to jest bardzo ryzykowna gra. Ja to ryzy Dobra, mam nadzieję, że udało Ci się przenieść Twoje tokeny z Binance Smart Chain do sieci Polygon. I teraz, tak. Musimy wykorzystać kilka narzędzi. Na pewno wykorzystamy zdecentralizowaną giełdę Quickswap, jest to po prostu kopia Uniswapa. Przejdę sobie do Mitamask'a, jestem tutaj w sieci Matic. No, ja mam, jak widzicie, tutaj około 1000 dolarów i mogę z tym działać. Na przykład tutaj sobie wybiorę USDC, OK, Max, czyli to jest 1000 dolarów. No i wybieram sobie inny jakiś token. Ja szukam tokena Iron. I tutaj tego tokena nie ma, więc wykorzystam inną giełdę do handlowania. Możemy sobie też zamienić na natywną, natywny token tej sieci, czyli Matic, widzicie. I ogólnie, żeby operować w tej sieci, musicie mieć Matic. To jest odpowiednik Ethereum na sieci Polygon i płacimy właśnie w tym tokenie za opłaty transakcyjne. Jednak te opłaty są minimalne minimalne więc to jest właśnie przewaga. Kapitał teraz napływa do tej sieci, więc wykorzystajmy temat. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj zrobić. I co ja w ogóle będę robił na tej, na tej sieci, to spróbuję wykorzystać trend farmienia tokenów. Pamiętajcie, że to jest bardzo niebezpieczne. Wydarzają się haki, wydarzają się tak zwane szybkie pożyczki, czyli loany, Hakerzy potrafią wykorzystać ten ekosystem do zarabiania. Więc ja mam kilka tutaj farm, które znalazłem. Na przykład taka farma jak Iron. Nie? Żeby tutaj operować, to trzeba mieć token Titan. I tutaj macie taki guzik Buy Titan. I zobaczcie, tutaj możemy już wymienić różne tokeny na giełdzie Sushi Swap. I teraz wybiorę sobie znów USDC. Oczywiście jestem w sieci Polygon I chciałbym wymienić na przykład 10 dolarów na Titana. Ja sobie szukam taki token jak Iron. To jest też stablecoin, właśnie w sieci Polygon No ja chciałbym sobie 10 takich, e, takich USDC e, wymienić na Ironę. No i widzicie, mogę to zrobić Najpierw muszę zrobić coś takiego jak approve USDC Czyli przechodzimy Zobaczcie, opłata jest zerowa Znaczy zerowa, no ileś tam miejsc po przecinku tego Matic'a Więc praktycznie jest to za darmo, klikam potwierdź Fajnie, blockchain musi to potwierdzić co ważne, możemy sobie przejść do, też do explorera sieci Polygon, więc przejdę sobie i zobaczymy. No, ale jak widzicie, transakcja została tutaj wykonana. E, zakończona sukcesem, sukces. Super. I teraz mogę już handlować USDC na giełdzie SushiSwap. Zanim to zrobię, to jeszcze sobie popatrzymy na inne tematy. Zobaczcie, na przykład mamy coś takiego tutaj. E, Stablecoin Iron w parze do USDC. I mogę sobie farmić tutaj token TITAN Jest to procentowane na tą chwilę 250% w skali roku TWL to tutaj jest Total Value Locked w tym smart contract Więc zobaczcie jaka to jest liczba Więc sporo ludzi korzysta już z tych farm Warto to wykorzystać Jeżeli ta farma się nie zawali tak I ten iron, Sablecoin Iron będzie cały czas działał No to spokojnie można sobie tutaj zarabiać I teraz mamy tą parę Musimy tutaj dodać tą parę do płynności i kliknąć na stake, potem będziemy to stakeować. I też mamy inną, Adamant. Sprawdźmy. Para Iron USDC jest oprocentowana 2000% rocznie na tej farmie. No dobra, to w takim razie co ja teraz zrobię, to przejdę na sushi i wymienię sobie połowę moich stablecoinów, czyli powiedzmy 500 na Irony, nie? Czyli dostanę około 4,95 ironów i kliknę na swap. Confirm swap i potwierdź i close. Dobra? Ok. I teraz y, należy stworzyć tak zwaną parę y, dla puli płynności. Czyli na przykład, jak sobie przejdziemy do y, tej farmy Iron i mamy tutaj y, tą parę Iron USDC, to mogę kliknąć sobie coś takiego jak Add Liquidity. Y, no i daję maxa Irona. Jeszcze tutaj transakcja chyba się nie zatwierdziła, dobra jest, czyli e, dodaję do tej pary 495 stable coina iron i 498 stable coina USDC. No dobra, czyli dam mniej, na przykład 480, teraz jest ok, muszę dać approve iron, potwierdzam, no te transakcje kompletnie mnie nic nie kosztują, więc tutaj robię to bez mrugnięcia okiem, na Uniswapie to bym się 5 razy zastanowił, czy mam wykonać daną transakcję. Więc tutaj się czuję w miarę pewnie, jeżeli chodzi o te tematy. Dobra, to może sobie odświeżę jeszcze stronę. OK, i dodaję teraz parę 490 ironów i 492 USDC. I klikam na Confirm Adding Liquidity. Confirm Supply. Potwierdź. Możemy sobie oczywiście podejrzeć transakcję. No jeszcze to nie, za, nie jest e, zatwierdzone w No i mamy już sukces, także chwilę to potrwało. Dwie sekundy i e, mamy dodaną tą e, parę. Ok, i ja będę korzystał e, z tej farmy Policat. i przychodzę do zakładki VOLTS. Zobaczcie, mamy tutaj wiele par, które możemy tutaj umieścić. Ja umieszczę parę Iron UCC, którą przed chwilą e, stworzyłem. Oprocentowanie tej pary to. Wnosi w tej chwili 1180%. No i dziennie będziecie dostawać 0,70%, więc z mojego depozytu, ja tu już dodałem depozyt, trzeba dać enable, potem depozyt, tak. Tutaj macie depozyt, wrzuciłem maksa i to już tutaj staykuję. Wrzucony mam około 985 dolarów. No i dziennie będę dostawał z tego 0,7%. Weźmy sobie na kalkulator. I może sobie policzmy, czyli 9,85 razy 0,7 przez 100 to będzie około 6,8 dolara dziennie, póki mamy taką no, na tym poziomie tą stopę, stopę zwrotu. Ja stworzyłem również inną parę kryptowaluty Titan oraz Matic. Jednak ta para jest bardzo ryzykowna. Ponieważ tutaj musimy y, mieć na uwadze coś takiego jak y, nietrwała strata. Postaram się wyjaśnić na czym to polega. Jeżeli chodzi o stable coiny, iron oraz USDC y, ryzyko tej nietrwałej straty jest minimalne. Ponieważ jak wiecie stable coiny trzymają praktycznie stałą cenę, są przypięte do zwykle do dolara amerykańskiego. A kryptowaluta Titan oraz Matic są zmienne, więc, no, tutaj jest pewne ryzyko nietrwałej strat straty. Ja na tą chwilę fa farmię sobie ten token Titan, jednak e, prawdopodobnie przeniosę tą parę do stablecoinów, ponieważ jest to duże ryzyko. Na tę chwilę obserwuję, jak to się e, zachowuje. Jeżeli przyjdziemy sobie na tej farmie Poligon Iron.finance do zakładki Home, to tutaj mamy aktualną cenę. Tego tokena Titan 2,18 dolara. Jeżeli chodzi o tego typu zmienne pary, to trzeba śledzić na bieżąco zachowanie ceny tych kryptowalut, ponieważ jeżeli ten stosunek się zmienia, to możemy mieć kłopoty, i wtedy, jeżeli będziemy chcieli usunąć płynność, to możemy odebrać mniej niż włożyliśmy. Dlaczego tak się dzieje? Spróbujmy sobie wyjaśnić pojęcie nietrwałej straty na podstawie artykułu od Binance Academy. Nietrwała strata ma miejsce, gdy dostarczasz płynność do puli. Więc jak widzicie, dostarczyłem tutaj płynność do puli w kryptowalucie Titan oraz Matic w tej parze. A cena zdeponowanych aktywów zmienia się w porównaniu z momentem ich zdeponowania. OK, czyli jeżeli ta cena zmienia się tych dwóch tokenów, no to wtedy im większa jest ta zmiana, tym bardziej jesteś narażony na tak zwaną nietrwałą stratę. W tym przypadku strata oznacza mniejszą wartość w dolarach w momencie wypłaty niż w momencie wpłaty. To dziwne, ponieważ my stakując tą parę chcielibyśmy zarabiać, ale widzicie jest tutaj ryzyko. I może nie będziemy wchodzić już w samą definicję, ale mamy tutaj wykres. Zobaczcie, jeżeli ten stosunek cen się zmienia, no to po prostu możemy mieć tą nietrwałą stratę. I na przykład, zobaczcie, jeżeli cena zmieni się 1,25 raza, to mamy 0,6% straty. Z kolei, jeżeli zmieni się na przykład 5 razy cena, no to mamy 25% straty. Znam również narzędzia, które mogą nam pomóc w oszacowaniu tej nietrwałej straty. Mam tutaj kalkulator dla nietrwałej straty. No i powiedzmy, wpiszę tutaj token Titan. Oczywiście tutaj nie pobierane są ceny danych tokenów. Ja mogę to po prostu ręcznie oszacować. No i mamy coś takiego jak WMatic. Ok, no i w tej chwili powiedzmy, że one były na poziomie, te zmiany na poziomie zera. Co jeżeli Titan urośnie o 100% w stosunku do Matic'a, to moja strata wyniesie na poziomie 5,7%. Ok, a co jeżeli powiedzmy Wumatic wzrośnie o 100% względem Titana, mamy to samo. A jeżeli obydwie od 100% wzrosną, no to nic się nie wydarzy. W ten sposób to wygląda. No i zobaczcie, mam tutaj też pool weight, czyli tak jakby podział tej mojej puli płynności. Mam 50% w Titanie i 50% w Wumatiku. W ten sposób to wygląda. Ten podział może być yy, różny. No i to jest mniej więcej yy, tak wygląda ta strata. Yy, czy to się opłaca? No, Trzeba było to policzyć i zobaczyć, ile zarabiamy dziennie. Ja wrzuciłem tutaj do puli chyba godzinę temu. No i mam tutaj już zarobione dwa Titany, które w tej chwili są warte. Jeden Titan jest warty 2,2 dolara. No jeżeli wrzucamy takie ryzykowne aktywa, no trzeba na bieżąco wtedy obserwować taką nietrwałą stratę. Jeżeli wystąpi jakiś krach na rynku, no to nasz tutaj, nasza tutaj para może stracić znacząco na wartości spróbujmy policzyć tą nietrwałą stratę ja szczerze wam powiem, że nigdy tego nie liczyłem ponieważ pierwszy raz tutaj pulę płynności no i spróbujemy to zrobić tutaj po lewej stronie zrobiłem sobie takiego excela i tak, mam tutaj godzinę zakupu oraz datę zakupu i wpiszę kursy w dolarach jakie, po jakich kupowałem te dane kryptowaluty, czyli Titana i WMatic Tutaj mam Titana. Wykres Titana sprawdzam na Polygon Iron Finance. W przód, znaczy do tyłu się cofam o jeden dzień. szósta no powiedzmy tam siódma PM. To jest dolar 64 tak? Dolar 64 a Matic był po 1,92$ 92. no i w tej chwili Titan wzrósł do 2,21$ czyli Titan do tej pory wzrósł o prawie 25% a Wmatic w tej chwili kosztuje 1,88$ mniej więcej spadł o 2% więc teraz policzmy sobie, że Titan wzrósł o 25,79% i tutaj Wmatic spadł o 2,08% jeżeli dobrze to wszystko obliczyłem to wygląda na to, że mam straty około 0,5% przy wzroście Titana o 25% przy zmianie Asetu drugiego o 2% ok, myślę, że, że to dobre obliczenie no, ale widzicie, trzeba to pilnować. Najlepiej byłoby sobie powiedzmy napisać jakąś aplikację, która by wam przypominała na telegramie jakiegoś bota, albo na, na mailu, żeby tego pilnować. Więc ja raczej będę tutaj staykował na stablecoinach, ponieważ jest to pe pewniejsze i nie muszę tego pilnować. A czas jest bardzo ważny w świecie kryptowalut, bo tu bardzo dużo się dzieje. I trzeba łowić coraz kolejne to okazje. To już wszystko w dzisiejszym odcinku na temat kryptowalut. Jeżeli chcesz to dołącz do mojego Discorda, link zostawiłem Ci w opisie poniżej tego wideo. Tam rozmawiamy na tematy związane z kryptowalutami, blockchainem i biznesem w sieci. Jestem dostępny również na Twitterze jako CyberCoach. Wpisz po prostu w wyszukiwarce w Twitterze CyberCoach. Dodaj followa, ponieważ rzucam tam ciekawe informacje ze świata kryptowalut. Mówił CyberCoach, to jest kanał CyberBiznes. Do zobaczenia w kolejnym wideo.